tym roku nie ma szans na rozpoczęcie regulacji potoku Łubinka na odcinku przebiegającym przez osiedle Piątkowa w Nowym Sączu w czasie niedzielnej nawałnicy. Potok po raz kolejny wylał, zalewając domy i posesje mieszkańców. To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańcy tego osiedla muszą walczyć z żywiołem. Od wielu lat proszą o uregulowanie Łubinki na tym feralnym odcinku. Jak na razie bez skutku. W niedzielę na miejsce przyjechał wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, który obiecał pomoc. W tej sprawie miałem okazję spotkać się, rozmawiałem zaraz w poniedziałek rano z panią dyrektor Sikorą z Wód Polskich, ale nie tylko, bo po południu przy okazji całkowity zbieg okoliczności spotkałem się również z prezesem Gacą Wód Polskich i rozmawiałem konkretnie o tym potoku właśnie Łubinka i tutaj uzyskałem wstępne zapewnienia tutaj prezesa, że ten problem przynajmniej i za co jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy, że tutaj w ogóle mieliśmy okazję i mogliśmy podjąć ten temat, aby rozwiązać problem mieszkańców okolic Piątkowej. Mieszkańcy osiedla Piątkowa będą jednak musieli poczekać na realizację inwestycji. Będziemy chcieli się zwrócić na piśmie do pana prezesa Daca, do kierownictwa Wód Polskich. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o środki budżetowe przeznaczone na inwestycje w roku 2021, jesteśmy w połowie roku budżetowego, więc trudno mówić o planowaniu jakichkolwiek inwestycji dotyczących regulacji Łubinki, bo to jest odcinek około kilometra. I jak dodaje wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, padła deklaracja, że w tym roku mają zostać przesunięte środki budżetowe, aby w przyszłym roku rozpoczęły się prace przy regulacji potoku.